się rozpłaszczę, bo temat dzisiaj ekscytujący. Może być tak, że się napocisz trochę. Chciałem cię zapytać o twoje pierwsze wrażenie po przeczytaniu tego fragmentu, co dzisiaj przed nami. Czyli wspólnota ludzka, tak? No ciekawy. Ciekawy temat jak na katechizm Kościoła katolickiego, bo tu jest mało na temat samej wiary. Ja miałem takie skojarzenie, że... Ja nawet nie wiem, czy w ogóle się pojawiło słowo wiara. No chyba nie. To jest taki dość duży obszar, bo trzy artykuły przecież tam są. Ja miałem wrażenie, że jestem na wykładach z katolickiej nauki społecznej, a to od razu takie jakieś dziwne dreszcze człowieka przychodzą, bo to się kojarzy z jakąś relacją do państwa, do jakiejś polityki. Tak, tu jest bardzo wiele tematów tak naprawdę, troszeczkę tak skrótowo ujętych w katechizmie. Tak, pierwsze co mi się skojarzyło z takim też wymiarem wiary, to jest to, że człowiek jest istotą wspólnotową. Tak. To, że katechizm od razu na początku podkreśla, że to bycie we wspólnocie to jest coś naturalnego w życiu człowieka. Ja bym to tak nazwał, tak zatytułował, że to chodzi o człowieka wierzącego, który żyje i wierzy w tym świecie, który go otacza. Tak. Że jesteśmy tak wrzuceni i teraz czy to, co wokół nas pomaga nam wierzyć, czy nam przeszkadza, jak sobie z tym radzić? No mi się to skojarzyło z taką książką Thomasa Mertona, Nikt nie jest samotną wyspą. I z takim jego świadectwem, i może od tego bym zaczął, że Tomasz Merton, to pewnie niektórzy wiedzą, był człowiekiem zamkniętym w klasztorze. Żył w klasztorze, potem się jeszcze przeniósł z tego klasztoru do pustelni, żeby nawet nie mieszkać ze współbraćmi, tylko całkowicie samotnie. A jednocześnie był człowiekiem, który na przykład w czasie wojny cały czas śledził wszystkie wydarzenia i swoją modlitwą otaczał wszystkich. I na tej bazie pokazywał, że człowiek, nawet jakby się wydawało, że jest całkowicie samotny, to nigdy nie jest. Mhm. Że zawsze może być tym, który nawet ogarnia bardzo wiele wspólnot, bardzo wiele osób, bardzo wiele narodów, społeczeństw. Jest w stanie budować relacje i że to jest coś naturalnego, że nawet dla kogoś takiego, kto chce się w jakiś sposób oddać Panu Bogu całkowicie, nadal ci wszyscy ludzie istnieją. Mhm. To wiesz, ja bym jeszcze dołożył do tej książki taki obraz, który mi wpadł w ręce, przygotowując się do tego spotkania. Mianowicie takie rozróżnienie między kościołem, który jest wspólnotą, a kościołem, który jest społecznością. Można spotkać w przestrzeni internetowej chociażby takie zwroty, nie? Że nasza społeczność kościelna. Coś takiego. Tak, chociaż w kościele katolickim rzadko chyba się to używa. Ale katechizm tak nazywa, że Kościół jest społecznością i tak dalej. W związku z tymi dwoma określeniami ksiądz profesor Edward Staniek używa takiego obrazu orzecha włoskiego. I mówi tak, że Kościół z jednej strony jest wspólnotą i obrazem tej wspólnoty jest ten miąższ w środku, a z drugiej strony Kościół jest społecznością i obrazem tej społeczności jest ta skorupka zewnętrzna. Wartość orzecha tkwi w tym, co ma w środku oczywiście, czyli najważniejsza jest ta sprawa duchowa, więź z Bogiem. Ale trudno by to było przeżywać czy dbać o to, gdyby nie było też tej otoczki, tej ochrony w postaci różnych praw, obowiązków symbolizowanych przez tą społeczność, przez tą skorupkę. No i to by tak dobrze korespondowało z tym, co mówi katechizm, że z jednej strony człowiek wierzący ma być w tym społeczeństwie, które nas otacza, w którym żyje, w którym się porusza i musi się jakoś odnaleźć, a z drugiej strony katechizm podkreśla też taką przemianę tego społeczeństwa dzięki tak. osobom wierzącym, czyli dzięki tej wspólnocie. To może zanim do tak, tego pójdziemy dalej. Cytacje u ciebie. To chciałbym powiedzieć, jeszcze zanim przejdziemy do katechizmu, jakie ksiądz profesor wymienia cechy charakterystyczne dla wspólnoty, a cechy charakterystyczne dla społeczności, bo katechizm potem robi nam z tego taki miszmasz. Bo katechizm później nam to bardzo łączy i pokazuje, jak to się przenika. Zatem, jeśli chodzi o wspólnotę, słowo takie klucz to jest komunio i wspólnota po pierwsze zakłada jedność duchową z Panem Bogiem i z ludźmi między sobą. Po drugie wspólnota ma przed sobą jakiś cel i ten cel dla nas to jest zbawienie, realizowane jest to zbawienie na drodze życia Ewangelią. Po trzecie, że mamy możliwość wzajemnego poznawania się.
To jest też dobro w Kościele. Fajnie to powiedziałeś z tym Mertonem, że on też poznawał innych i za nich się modlił. Dokładnie. I właśnie w tym poznawaniu się chodzi o to, że każda jednostka w Kościele ma znaczenie. Że tak się poznajemy, tak staramy się dowartościować każdą osobę, że to się nie zlewa w jedną masę. Kościół to nie jest jedna masa. I wreszcie czwarta rzecz to jest zachowanie harmonii między wiarą a życiem w świecie, harmonia między niebem a ziemią. I po drugiej stronie mamy właśnie społeczeństwo, słówko societas. I przy społeczeństwie wymienione są w sumie dwie cechy. Po pierwsze, władza i prawo. Tak. Żeby zachować społeczeństwo, trzeba budować pewne prawo, a potem sprawdzać, czy jesteśmy posłuszni temu prawu. I druga cecha społeczeństwa to takie, że ono się zajmuje organizacją życia teraźniejszego. Tak, bo katechizm to podkreśla też, że społeczeństwo czy społeczność, w której żyje człowiek, to jest takie bogactwo, że z jednej strony ma przeszłość, z której czerpie, ma przyszłość, którą buduje i pewną teraźniejszość, w której funkcjonuje. I to jest bardzo ładnie pokazane przez katechizm, że my wchodząc w taką społeczność jako ludzie wierzący, no ubogacamy to. Nawet katechista mówi, że tam chodzi o to, żeby odkryć to dziedzictwo, które jest w nas. To często jest tak, że się powołujemy na przykład na to, że Europa jest chrześcijańska, ma chrześcijańskie korzenie, że cała ta społeczność na takich wartościach wyrosła, nie odwołując się tak naprawdę wprost do wiary, tylko do pewnych korzeni, które są w historii. I też bardzo często się mówi dzisiaj o tym, jaką my przyszłość budujemy, jaki świat, no nie, w jakim społeczności będzie człowiek dorastał. I już kończąc, ta organizacja teraźniejszości, co fajnie powiedziałeś, ma na celu w tym wymiarze społecznym dobro ogółu. I tu zauważyłem świetny kontrast między wspólnotą a społecznością. Wspólnota ma na celu dobro jednostki, żeby ta jednostka się nigdy nie zatraciła, a społeczeństwo kładzie akcent na dobro ogółu i nieraz przez formułowane prawa jest w stanie przyćmić jednostkę. No i właśnie, to jest taki temat, który się pojawił, jak się czyta teraz katechizm na temat tych wspólnot i państwa. Czy faktycznie tak powinno być? I tutaj wchodzi katechizm ze swoim połączeniem tych dwóch rzeczywistości, z takim pokazaniem, jak być powinno. Po przeczytaniu katechizmu i tego, co teraz powiedziałem, nabiera dla mnie znaczenia to, co mówi święty Paweł, wspólnota wspólnot. Że Kościół to jest wspólnota wspólnot, ale zarządzana pewnymi też prawami. No bo jeżeli byśmy tak rozgraniczyli, że we wspólnocie, jaką jest Kościół, chodzi o zawsze dobro jednostki, a we wspólnocie, która jest społeczeństwem, chodzi o dobro ogółu, no to mamy taki bardzo duży rozdźwięk. Natomiast jak czytamy katechizm i znamy trochę coś takiego jak zasady pomocniczości czy dobro wspólne, tak, w takich właśnie, schodząc już trochę z tego poziomu wiary i wchodząc na poziom faktycznie społeczności, społeczeństwa, narodu, w którym się żyje, państwa, no to tam jest jasno powiedziane, że liczy się dobro wszystkich, ale nie można zapomnieć o dobru jednostki. I to już są te słowa katechizmu. Katechizm przynosi te pojęcia, tak jak powiedziałeś, dobra wspólnego, zasady pomocniczości. Zasada pomocniczości, chodzi w niej o to, że jeżeli ktoś może coś wykonać sam, powinien sam to zrobić. Tak, nie powinno się za niego tego wykonywać. Państwo też nie powinno ingerować tam, gdzie osoba, jednostka może coś zrobić sama. To katechizm pięknie pokazuje, że to polega na tym, że państwo jako społeczność właśnie, no nie, powinno stworzyć takie warunki, żeby człowiek mógł sam się jak najlepiej rozwijać. Tak. Przy pomocy, tam gdzie... Katechizm też podkreśla, że tam, gdzie człowiek sam jako jednostka nie jest w stanie czegoś wykonać, to powinien mieć pomoc wspólnoty. W katechizmie te pojęcia wspólnoty i społeczności bardzo się przeplatają. Tak. I katechizm mówi tak, że społeczność, podstawową społecznością to jest rodzina albo państwo. Tak. Dwie takie najważniejsze, nawet mówi, że konieczne do życia dla człowieka. My byśmy powiedzieli, że to są bardziej wspólnoty, a katechizm fajnie to pokazuje, to przenikanie, a zarazem mówi, że człowiek jako osoba wierząca, budująca swoje życie na określonych wartościach, uczestniczy, bierze udział, czy przynależy do różnych instytucji.
I tu katechizm też rozwija paletę gospodarczych, kulturalnych, rozrywkowych, społecznych, zawodowych. Sportowych. Politycznych. Politycznych, tak. To jest takie pokazanie, że chrześcijanin się powinien umieć odnaleźć w całym takim bogactwie świata, w którym żyje. I mało tego, tam wcześniej jeszcze jest powiedziane takie coś, że człowiek powinien swoje talenty tak wykorzystywać, żeby ubogacać ten świat. Tak. No nie tylko na zasadzie, że a ja to mam i wystarczy, ale mam, więc dzielę się. I to jest też takie bardzo mocno złączone właśnie z taką troską o te wszystkie wymiary, które mamy w danym społeczeństwie. No i tam też potem katechizm podkreśla takie coś jak kwestie nawrócenia w społeczeństwie. I o tym zacząłeś już troszkę mówić, tak, że powinniśmy naszą hierarchią wartości, naszą wizją człowieka, naszą religijnością budować społeczności wokół siebie. Tak, to jest takie troszeczkę na zasadzie kontrastu, że gdyby się pojawiła sytuacja, w której społeczność, w której żyjemy, państwo, w którym żyjemy, zaczyna ograniczać wartości duchowe, te cenne wartości dla człowieka wierzącego, to my mamy jak gdyby taki obowiązek moralny prowadzić do przemiany takiego państwa, do przemiany takiej społeczności, do właśnie prowadzenia drogi nawrócenia jak gdyby. Więc takie mocne w sumie słowa katechizmu i takie wezwanie do odpowiedzialności też nie tylko za swoją wiarę, ale za całe środowisko, w którym żyje. No to idźmy troszkę tak po kolei. Jak już powiedzieliśmy, że Kościół to jest takim połączeniem wspólnoty i społeczności, to katechizm mówi nam słówko władza. Na temat władzy mówi, że władzy należy się szacunek, ale od razu podpowiada taki moment, kiedy władzy można się sprzeciwić. Tak, bo to jest na takiej zasadzie zawsze takiej troszkę kontrowersyjnej. Jaki jest stosunek Kościoła do państwa, no nie? Najlepiej jak sobie nie wchodzą w drogę. Mm. Jedno ani drugie. Znaczy, mamy różne modele, no nie? To też warto wiedzieć, że są różne modele relacji państwo-Kościół i są różne sposoby podejścia do władzy. Zasadniczo w Kościele, tak jak czytamy w katechizmie, od początku było coś takiego jak takie wezwanie do takiego posłuszeństwa władzy, że jest potrzebna władza i człowiek powinien się tej władzy podporządkować. No ale może być taka sytuacja, w której powinien się sprzeciwić. Wtedy, kiedy władza ogranicza wolność, kiedy prowadzi do zła. Tak. I wtedy człowiek ma obowiązek w sumieniu odmówić. To jest to, co powiedział Wyszyński kiedyś, władzy polskiej. Non possumus. Dalej nie idziemy, no nie? Mhm. Nie posuwamy się dalej, bo tutaj jest granica. No nie? Tu już potem przekraczamy te wartości, które są dla nas cenne i tego nie możemy słuchać. Chodzi tu o decyzje sprzeczne z porządkiem moralnym. Tak, tam jest nawet powiedziane to, na co zwracaliśmy uwagę tydzień temu. Tam jest powiedziane o tym, że jeżeli prawo, które ustanawia władza w państwie, sprzeciwia się prawu rozumu, to wtedy człowiek w sumieniu powinien się sprzeciwić. I bardzo było dla mnie odkrywcze to, że katechizm przedstawia, zdaje się, jedną z pierwszych modlitw w intencji osób sprawujących władzę. Tak, bardzo ładną. I to jeszcze Klemensa Rzymskiego, więc bardzo starą też. Kto jest ciekawy tej modlitwy, zachęcam, żeby sobie sprawdzić. Ona na początku brzmi: daj im zatem, Panie, zdrowie, pokój, zgodę i stałość, aby sprawowali bez przeszkody tę władzę, którą Ty im powierzyłeś. No, to jest właśnie to też, co jest w chrześcijaństwie, że każda władza pochodzi od Boga, no nie? Że jak ktoś otrzymuje władzę, to nie jest coś, co sobie sam daje, ale co otrzymuje. Ale to jest też ciekawe, że katechizm wprost mówi, kiedy władza jest sprawowana w sposób prawidłowy. Czyli kiedy możemy powiedzieć, że ci, którzy rządzą, robią to tak, jak należy. I katechizm to streszcza bardzo łatwo. Tylko wtedy, gdy troszczy się o dobro wspólne danej społeczności i jeśli do jego osiągnięcia używa środków moralnie dozwolonych. Czyli nawet nie wystarczy się troszczyć o dobro każdego, tylko jeszcze trzeba to robić środkami, które są moralnie dozwolone. A cel nie uświęca środków. Dokładnie. No to w dalszym fragmencie katechizm mówi właśnie o tym dobru wspólnym, gdzie dobro wspólne rozumie przez dobro człowieka. Chodzi o to, aby nadrzędną wartością była godność człowieka, żeby nie kierować się w opracowywaniu tego dobra wspólnego wartością jakichś rzeczy. Tak, że nie można się skoncentrować na wartościach materialnych. No,
tutaj katechizm ma swoją definicję dobra wspólnego, że to jest wszystko to, co wokół nas, wszystkie warunki, w jakich żyjemy, są tak skonstruowane w państwie, że pozwalają człowiekowi i całym wspólnotom jak gdyby osiągnąć swoją pełnię, osiągnąć doskonałość, rozwijać się, nieustannie wzrastać. Więc to jest tak naprawdę taka dobra gleba. Dobro wspólne to jest troska o taką dobrą glebę dla życia człowieka. Tam możemy znaleźć takie fajne rozróżnienie na trzy elementy składowe tego dobra wspólnego. Tak. Poszanowanie osoby. Dokładnie. Troska o to, abyśmy się właśnie rozwijali. Żeby czyli o dobrobyt. Dobrobyt. No i trzecie, bardzo ważne w aktualnej sytuacji, warto to przypomnieć. Chodzi pokój. O pokój. Taka trwałe poczucie bezpieczeństwa. No nie? Że człowiek potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. No to jest normalne, bo jeżeli chce szanować osobę i chce się rozwijać, czyli troszczyć o dobrobyt, to potrzebuje pokoju. Nie? W czasie wojny nie ma dobrobytu. Chyba ostatnią rzeczą, którą chcecie zapytać, czy którą chcemy poruszyć, to jest artykuł, który mówi o sprawiedliwości społecznej. No to jest ciekawy artykuł, bo on mówi o tym, w jaki sposób podchodzić do prawa, które jest obecne w danej społeczności, czyli w danym narodzie, w danym państwie. W jaki sposób, czy w ogóle to jest w ogóle kwestia tego, na ile takie prawo jest potrzebne, jak powinno być konstruowane. Na ile ważna jest sprawiedliwość, czyli oddawanie każdemu tego, co się mu słusznie należy. No, to jest ważny temat, który też dotyka takiego często poruszanego problemu równości społecznej na przykład. Katechizm bardzo broni tej równości i na co zwróciłem uwagę? Na zacytowaną świętą Katarzynę ze Sieny. Tak, bo ona pouczała papieży i pouczała przywódców. Do tego nie pamiętałem. Katarzyna ze Sieny jest patronką Europy, dlatego chyba. Katechizm bardzo podkreśla równość, ale mówi też o czymś, co jest przeciwne równości, mianowicie dyskryminacja. I stwierdza katechizm, że nie może być mowy o jakiejkolwiek dyskryminacji, czy to ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pozycję społeczną, rodzaj języka, którym się posługuje człowiek, czy wyznawaną religię. Wszyscy jesteśmy równi w oczach Boga. Też znamy to takie powiedzenie, że sprawiedliwie nie znaczy równo, a równo nie znaczy ilościowo tak samo. Że tyle samo. No i właśnie ta święta Katarzyna ze Sieny w swoich zapiskach podaje takie zdanie, które miał wypowiedzieć do niej Jezus w objawieniu. Co do dóbr doczesnych w rzeczach koniecznych dla życia człowieka, rozdzieliłem je w wielkiej rozmaitości. Nie chciałem, by każdy posiadał wszystko, co mu jest potrzebne, ale żeby ludzie mieli możliwość świadczyć sobie miłość. Tak, solidarność. To było rewelacyjne. No mówię, Katarzyna ze Sieny to jest osoba, która się mocno wpisała w historię i no, czasy, w których ona to pisała, to też są właśnie takie czasy, kiedy była nierówność społeczna pod takim względem. Tak odczytywana może, że jeden był bogaty, drugi biedny. To się nie zmieniło tak naprawdę. Mhm. Może się bardziej zrównała pewna część społeczeństw w takim poziomie gdzieś mniej więcej równym. Natomiast no po to wszystko jest, żeby właśnie jeden mógł drugiemu pomóc. I zaskakujące na koniec było dla mnie to, że nazwano solidarność. Tak. Cnotą wybitnie chrześcijańską. No bo jest z chrześcijaństwa wzięta, no. Takie bycie dla drugiego człowieka, dzielenie się talentami, odkrywanie wartości, które się posiada, którymi mogę ubogacić drugiego człowieka, no to jest czyste chrześcijaństwo, miłość bliźniego. Ale też tam katechizm ładnie mówi, pamiętam, że solidarność to jest przyjaźń, miłość. Używa takich pojęć, które... Miłość społeczna. które nie są takie techniczne, no nie? Bo nam się solidarność oczywiście też w sposób jakiś kojarzy. A tutaj katechizm idzie w taką zupełnie inną stronę tej solidarności. Taką, mam wrażenie, bardziej takiej bliskości osób. Jest taki fajny punkt, zacytuję go, że solidarność zakłada również wysiłek na rzecz bardziej sprawiedliwego porządku społecznego, w którym napięcia będą mogły być łatwiej likwidowane i gdzie łatwiej będzie można znaleźć rozwiązanie konfliktów na drodze negocjacji. Tak, bo to... Sięga chyba tam, gdzie sięga człowiek.
może sięgać solidarność. Czyli można być solidarnym tak naprawdę z każdą sytuacją na świecie, która się dzieje, z każdym człowiekiem, który potrzebuje tej solidarności. Ostatnio to bardzo mocno obserwujemy. Mm-hmm. Tak czy inaczej, temat wymagający. Mieliśmy nie lada orzech do zgryzienia. Jedno jest pewne, żeby był dobry miąższ, to musi być dobra skorupka. Czy mogę tobie przypisać autorstwo tej maksymy? No, jest coś w tym, że nawet takie tematy, które nam się wydają wprost, nie dotyczą Kościoła, nie dotyczą wiary, mogą się okazać tematami, które są bardzo ważne z perspektywy samej wiary. Tego, w jaki sposób człowiek realizuje. No my mamy tą możliwość, że możemy spokojnie wyznawać naszą wiarę. Możemy chodzić do kościoła na niedzielną Eucharystię. Możemy nosić krzyżyk na szyi. Nikt nam nic za to nie robi. Ale to dzięki temu, że społeczeństwo, w którym żyjemy, no stwarza nam takie możliwości. Stwarza nam takie warunki. Albo możemy powiedzieć, że wiele pokoleń przed nami tak budowało tą społeczność, że ona jest oparta na takich, a nie innych wartościach moralnych, tak, na takiej, a nie innej wizji człowieka. No i mi to pasuje. Nie? Mi ta wizja człowieka wydaje się, tak ją odczytuję, że to jest dobre, że to przynosi więcej owoców. No rozwija się społeczeństwo dzięki temu. I dzięki temu rozwija się też każdy człowiek. Może się lepiej rozwijać. Może żyć właśnie duchowo. A tak naprawdę wszystko to, co katechizm w tych punktach na temat wspólnoty mówi, streszcza się w tym, żeby człowiek mógł wzrastać duchowo. Chodzi o takie warunki w społeczeństwie. Ładnie to połączyłeś. Amen. To zapraszam cię za tydzień. Za tydzień będą już takie tematy, w których więcej wiemy. Czekaj, bo w tym też sporo wiemy. Zbawienie Boże, prawo i łaskę. Wracamy do wiary.